Cześć. Jutro wylatujemy do Włoch na 2 tygodnie. Pierwotnie mieliśmy jechać pociągiem. To nam nie wyszło, jak to może czytaliście na blogu. Chcielibyśmy wam pokazać, jak wygląda proces pakowania się. I uwaga, w naszym przypadku jest to bardzo niespotykana rzecz, że pakujemy się dzień przed wyjazdem. Przeważnie pakujemy się w dniu wyjazdu. Będziecie mogli zaobserwować cały proces. Co pakujemy, jak pakujemy? Lecimy Wizzerem. Przeważnie lataliśmy tak, że mieliśmy bagaż podręczny. Teraz leci nas 4 osoby. Każdy ma swój bagaż podręczny do zabrania na pokład samolotu. Zdecydowaliśmy się jednak, że kupimy jeden duży 20 kg bagaż. Po prostu męczy nas strasznie podczas całego przejścia przez odprawę, a później targanie tych rzeczy. Strasznie nas męczy ilość bagaży, które musimy wyładowywać na taśmę, szczególnie pilnując dzieci, które w tej chwili są już dosyć mocno mobilne. Także pakujemy wszystko do jednego dużego bagażu. Zabierzemy prawdopodobnie ze sobą jeszcze walizkę, ponieważ na miejscu wynajmujemy samochód. To nam kompletnie nie przeszkadza. Po prostu wrzucimy walizkę do samochodu i będzie tam sobie spokojnie leżała. Słucham cię. Mania też się pakuje. Do czego potrzebujesz pudełka? Do czego? Zabierasz lalę? Dzieciom też pozwalamy spakować się w swoje małe, własne plecaczki. Jest to bardzo ważny element każdego wyjazdu. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. W zależności od tego, gdzie jedziemy, inaczej wygląda nasze pakowanie. Tak, Jasiu. Tym razem zabieramy nasz wysłużony plecak. Super sprawa. To jest plecak, z którym ja jeżdżę od 2012 roku. Szukałem sobie specjalnie takiego, który ma ogromną dziurę i można działa na zasadzie torby, więc w każde miejsce plecaka można zajrzeć sobie w każdej chwili. Dodatkowo dzieciaki mają wielki worek próżniowy. Od jakiegoś czasu go dopiero używamy. Chociaż ten jest nasz już dosyć wysłużony. Co to daje? Podłączymy odkurzacz i zmniejszymy ilość miejsca, które zajmują nasze ciuchy. Trzeba pamiętać, że nie zmniejsza się waga tego bagażu. A i później trzeba mieć też ewentualnie z tyłu głowy to, że z tyłu głowy trzeba mieć to, że nie będziemy mieli jak go odpompować wody. Jasiu, gdzie jedziemy? A jutro? Ja wiem. Ja! No, gdzie lecimy? Samolotem. Samolotem. Tak jest, Jasiu. Będziemy lecieć do Włoch, tak? Mhm. Super będzie. Ważna rzecz podczas wyjazdu. Apteczka. Apteczka też jest historią naszych wyjazdów, bo tutaj zostają po każdym wyjeździe jakieś różne ciekawe rzeczy. Proszę bardzo. Na przykład mamy czopki paracetamolem dla dzieci. W Maroku nie bardzo można było dostać ibuprofen. Też chyba nie bardzo dają syropy. Mama,
coś, co nam się przyda na 100%, woda utlejona w żelu. A tu mamy, bo wszyscy chorowaliśmy w Maroku, mamy marokański paracetamol dla dorosłych. Podstawa, elektrolity dla dzieci, dla dorosłych. Mamy też ze sobą naszego ulubionego przyjaciela, czyli ibuprom, tudzież Nurofen Forte, który też wędruje. Teraflu, straszne świństwo dla dorosłych, ale też się czasami przydaje. Mania ma strzykawkę, też się przydaje. Termometr. Alantan. Środek niezbędny dla rodziców z dziećmi. Coś po ugryzieniach komarów. I coś przeciwko ugryzieniom komarów. Super środek, bo przypominam bardzo mocno Tajlandię. To jest o zapachu trawy cytrynowej. Co my tam jeszcze mamy? Nasivin dla dzieci do nosa. To by było chyba w zasadzie na tyle. Plastry. Standard. I jeszcze się zastanawiamy mocno, czy zabierać ze sobą wodę morską do nosa dla dzieci. Ale chyba ją weźmiemy z tego względu, że mamy całkiem spory bagaż. No i oczywiście coś przeciwbólowego, przeciwgorączkowego dla dorosłych. I gardło. Klimatyzacja, gorąco, ale może gardło to utniemy. Utniemy Karo z połowę tego. Jakieś tabletki tutaj mamy jeszcze. Mamy też fenistil. Ale chyba już jest po terminie. No właśnie, maj 2018. To chyba już. A tu mamy też antybiotyki. Tak sprzedają antybiotyki dla dzieci w Maroku. Specjalnego kosza. Wędruję takim oto cudem. Będziemy mieli zapakowaną prawie całą apteczkę. Chusteczki mokre. Nie, Maniu, bo trochę nie pasuje. Nie wiadomo, czy dzieci pomagają, czy przeszkadzają w pakowaniu. Podstawa naszych wyjazdów to tula. Nosidło ergonomiczne. W zasadzie nie bierzemy, tylko raz wzięliśmy pierwszą podróż wózek do Włoch i stwierdziliśmy, że jest to dla nas straszna mordęga, żeby go ciągać, szczególnie po rzymskich uliczkach. I od tego momentu używamy nosidła. Super sprawa. Mańka w tej chwili waży 15 kg i bardzo często ląduje u mnie na plecach. Jasio trochę mniej. W momencie, kiedy już nogi odmawiają posłuszeństwa albo zmęczenie, pakujemy do nosideł i mamy dalej możliwość zwiedzania. Owszem, uznajemy wyższość wózka, że zawsze dziecko może się wygodniej przespać, a my możemy wygodniej zjeść. My przedkładamy tą wygodę i komfort podróży na tą wygodę dla dziecka. Źli rodzice. A teraz trochę pohałasujemy. I proszę bardzo. Prawie cała rodzina spakowana na 2 tygodnie. Wkładałem najpierw worek do plecaka, żeby teraz po odciągnięciu powietrza mógł go po prostu móc te wszystkie rzeczy spokojnie i wygodnie włożyć.
jeszcze tylko tona elektryki, kabli, ładowarek, dowody. Mańka, coś jeszcze mamy zabrać? A, bardzo przydatna rzecz. Zabieramy ze sobą, ponieważ pożyczamy samochód, tak jak powiedziałem wcześniej, zabieramy ze sobą takie uchwyty do montowania telefonu. One się ładnie szczepiają. Super. Robią za nawigację, nie trzeba ze sobą wozić żadnych pałąków. Mańka, coś jeszcze? Co jeszcze zabierzemy ze sobą? Drugi bidon. Drugi bidon. Jakieś książeczki, nie? Musimy wziąć. Tak, będziemy brali? Właśnie brałam. Nie wiem gdzie. Nie wiesz gdzie? Nie, już. Do plecaka swojego spakujesz. Kredki weźmiemy? Tak. Żeby mieć co robić w samolocie, prawda? Mm. I co jeszcze? Jakoś przytulanko chyba, co? Tak. A ja się co kombinuję? Ja już wziąłam. Już wszystko wzięłaś, spakowałaś się, tak? Ja tam wzięłam. To co, tylko zostaje nam się jutro ubrać i pojechać. A! I jeszcze okulary, tak? Mm. Proszę bardzo, pokaż Mańka. Mamy okulary. Które są twoje, które Jasia? Te są Jasia. Nie, te są Jasia, a te moje. Kostium spakowany? Tak. Okulary do pływania? Tak. Koła? Tak. Ratunkowe? Są. Pierdzałam i nie wiem, dlaczego dostaliśmy jeszcze raz takiego maila. Do Bali? Do Bali! Do Bali! To my jedziemy do Bali.